Czy wiedzieliście, że istnieje choroba, która nazywa się śmiertelną bezsennością rodzinną? A bylibyście w stanie powtórzyć nazwę zespołu Gerstmana-Sztreusela-Scheinkera? Obie te choroby powodowane są przez białka prionowe, które także odpowiadają za chorobę Creutzfeldta-Jakoba. Ale czym są właściwie białka prionowe i dlaczego przyczyniają się do śmiertelnych chorób? Białko prionowe, inaczej PRP, jest naturalnie występującym białkiem w komórkach nerwowych ssaków. PRP jest wyjątkowym białkiem, które może występować w dwóch zupełnie odmiennych formach przestrzennych. Ta druga twarz PRP jest doskonale znana naukowcom. PRP, przybierając ten kształt, może tworzyć agregaty z innymi białkami PRP, nawet wywołując zmianę kształtu prawidłowego białka. Jak właściwie można sprawdzić, czy białko występuje w formie naturalnej, czy jako agregat powodujący chorobę? Służą do tego dość podstawowe techniki laboratoryjne. Najpierw zostawmy białka PRP na jakiś czas na kołysce laboratoryjnej. Jeśli rzeczywiście tworzą agregaty, z pewnością będą one większe niż pojedyncze cząsteczki PRP. Dlatego do ich rozdzielenia użyjemy elektroforezy, podczas której pojedyncze PRP przemieszczą się dalej niż agregaty. Ale to nie wszystko. Żeby zobrazować położenie białek, musimy je przenieść na membranę, dzięki czemu zostaną one na niej unieruchomione. To umożliwi przeprowadzenie analizy Western, dzięki czemu wykryjemy tylko jedno białko. W tym przypadku będzie to białko PRP. Wynik analizy Western wygląda właśnie w ten sposób. Z tej kliszy możemy odczytać, że tutaj jest linia startu, natomiast meta jakby w tym miejscu się znajduje. Pojedyncze białka PRP migrują najszybciej, a większe agregaty uwidocznione są w tym miejscu. Ale co to właściwie dla nas samych oznacza? Agregaty białka PRP są cytotoksyczne, czyli szkodliwe dla komórek. Ze względu na to, że białka PRP głównie występują w komórkach nerwowych, ich agregaty szkodzą właśnie komórkom nerwowym, przyczyniając się do różnych chorób neurodegeneracyjnych, m.in. choroby Creutzfeldta-Jakoba. Niestety zdarzają się spontaniczne zachorowania na chorobę Creutzfeldta-Jakoba z powodu przypadkowej zmiany kształtu białka PRP. Za to możemy liczyć na to, że śmiertelna bezsenność rodzinna albo zespół Gerstmana-Sztreuslera-Scheinkera raczej nas nie dotkną. W obu przypadkach u osób chorych stwierdzono mutację, która sprzyja zmianie kształtu białka PRP, co czyni je chorobami genetycznymi, dziedziczonymi z pokolenia na pokolenie.